czeskim. W tym filmie nagram taką jedną ostrą przekąskę. Dzisiaj na filmie będą ostre fasolki, tak zwane Bean Boozled Flaming Five Challenge, które tak się prezentują. Tutaj dołączyli napis, jaką ostrość może znieść. Tutaj dali ostrzeżenie, że to jest ekstremalnie ostre. I tutaj fasolki są podzielone na 5 poziomów ostrości. Pierwszy poziom to jest sriracha. No czyli taki ostry sos, który ma tak ostrość na poziomie pikantnego keczupu. Potem jest papryka jalapeno. Potem jest papryka cayenne, później jest papryka habanero, a piątym poziomem ostrości jest najjaśniejsza papryka na świecie, Carolina Reaper. Fasolki w ogóle można zamówić na Allegro, albo są one też dostępne w polskim sklepie Kuchni Świata. Skład przeczytam. Cukier, syrop glukozowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, koncentraty z jabłek, marchwi, dyni, spiruliny, czarnej porzeczki, hibiskusa, przecier z papryczek jalapeno, sól, aromaty, przecier z papryczek Carolina Reaper, regulatory kwasowości, przecier z papryki cayenne, przecier z papryki habanero, substancje glazurujące i barwnik. Tutaj jeszcze napisali, uwaga, bardzo ostre. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 13 roku życia. No i tutaj opakowanie waży 45 gramów. W ogóle wcześniej próbowałam parę razy tych fasolek prywatnie. No i moje odczucia były takie, że zdecydowanie jest to taka ostrzejsza przekąska niż większość takich typowych przekąsek z chili, ostrzejsza niż większość potraw z jalapeno. No ale jak dla mnie to wciąż nie jest to taka ekstremalna ostrość jak surowa papryka Carolina Reaper, czy przynajmniej suszona. No więc tak dla tych, co zaczynają przygodę z ostrością, no to ostrościowo no to mogą nieźle zaskoczyć fasolki. Szczególnie te z najniższych poziomów. Ale jak ktoś jest dobrze wprawiony, no to te fasolki będą bardziej taką przyjemną ostrą przekąską niż wyzwaniem. W ogóle na tym filmie spróbuję zjeść trzy całe takie opakowania. No bo jak ja sam próbowałem, no to na przykład wtedy zjedzenie całego jednego opakowania, no to nie było dla mnie problemem żadnym. No ale zobaczę, czy zjedzenie trzech takich opakowań potem będzie wyzwaniem. A więc sprawdzę, rozpakowuję. A i zasady sobie takie przyjąłem, że po prostu zjadam te wszystkie fasolki w dowolnym czasie, a potem robię 5 minut afterburna i koniec. Oczywiście ma ten strażnik przygotowany. Jak poszło? Przypomnę sobie zapach. No w zapachu akurat przecier jest papryka by się tak wyraźnie wybija. Papryki akurat tak czuć całkiem wyraźnie. Ale czuć też taki słodki zapach przyjemny. No to akurat zanim zacznę jeszcze wysypię wszystko, postaram się rozdzielić na poziomy. Rot jest puste. Czasami w ogóle może być taka sytuacja, że w którymś opakowaniu może nie być jakiegoś poziomu.
Ostrości. Zaraz pokażę Wam kolory, fasole dla każdego poziomu. No tak widać, że te poziomy nie są tak, fasolki nie są tak rozłożone równomiernie. Że z jednego poziomu jest więcej fasolek, a z innego mniej. No dobra, tak wygląda fasolka akurat z poziomem sriracha. No jest taka tak pomarańczowo-brązowa. To jest fasolka z jalapeno. Ona jest zielona. No kolor jak taka typowa papryka jalapeno. To jest cayenne. Habanero. No i ta najmocniejsza Karolina. No tutaj niestety się okazało, że to jest najmniej tych najostrzejszych. Ale to bywa różnie. No to rozsypię jeszcze resztę. Dobra. O, tu jest chyba więcej najmniejszych. Tak, tu jest zdecydowanie więcej. W opisie podam Wam minutę, o której rozpoczynam jedzenie, no bo te układanie fasolek trochę zajmuje. Ale to wszystko umieszczę w opisie filmu. To jest w ogóle rozkład fasolek z drugiego opakowania. No to jest dużo więcej tych najjaśniejszych, całe szczęście. Więc to drugie opakowanie jest mocniejsze. Ogółem. Dobra. Tu już zaraz kończę układanie, już zaraz się zabieram.
Teraz wam pokażę, jak są rozłożone te poziomy w tym ostatnim pudełku. O, tu też mamy sporo najostrzejszych. To i zobaczycie? Dobra. Dobra, wszystko się akurat nagrywa. Jak teraz spojrzałem, tak się zaś wolę upewnić. No to zaczynam. 3, 2, 1. Zaczynam od tych najgorszych oczywiście. Słodkie. Mocno się kleją niestety. Ostrość bardzo lekka, prawie niewyczuwalna. Cóż, czeka troszeczkę goryczkę. Ale bardziej czuję słodycz akurat. Czuję takie po prostu delikatne rozgrzanie na podniebieniu i tyle. I się nie nakręca. Drugi poziom. To słodkie, czuć goryczkę. Delikatnie za mocniejsze. Trochę bardziej grzeje o język. To teraz poziom Cayenne. O, tu trochę bardziej czuć goryczkę. No coraz bardziej rozgrzewa w podniebieniu. Na razie po prostu czuję tak ciepło, ale bólu tu absolutnie nie czuję. Habanero. No te są akurat bardziej słodkie. I tutaj już ostrość działa z opóźnieniem. Teraz trochę już tak bardziej rozgrzewa i najszersze. To są
Słodkie bardzo. Na początku tak nie uderzają. Ale już po chwili już można tak poczuć wyraźnie uderzenie. Dobra, poszło. Drugie pudełko. No już czuję, że to już jest mocniejszy poziom niż te cztery poprzednie. Czujesz różnicę wyraźną. No i tutaj ostrość się akurat najdłużej utrzymuje. I to już na takim konkretnym poziomie. Mam takie wrażenie, że na przykład te cukierki z Carolina Reaper są takie bardziej słodkie niż na przykład te najsłabsze. Że na przykład w tych cukierkach najmocniejsze jest już taka bardziej czysto ostrość niż goryczka. Wciąż jeszcze to jest dla mnie przekąska niż wyzwanie. Po prostu czuję takie igiełki na języku. No chociaż trochę czuć jak. Jak się dużo zje, to jest coraz ciężej. Niby nawet z zapachu z opakowania czuć było te papryki wyraźnie, ale już tak ostrościowo po spróbowaniu się okazuje, że już że te fasolki nie mają tak podjazdu do samych papryczek. Są dużo przyjemniejsze i mniej ostre.
Staram się fasolkę tak każdą rzuć, by dobrze poczuć ostrość. Jest taki poziom? Troszeczkę już schody czuć. Troszeczkę. A już trochę na nosie się robi mokro. No nie jest jeszcze to woda z nosa. Po prostu czuję, że się robi tak mokro na nosie. Nie jest jeszcze aż tak źle. Już czuję takie najedzenie się troszeczkę. Już tak na języku i na podniebieniu czujesz wyraźnie ostrość. No bo dlatego, że dużo zjadłem tych pacolek i to się tak wszystko skumulowało. Teraz będzie sporo nawet tych najmocniejszych. I potem afterburn i koniec.
Dobra? Poszło. No to tak. 17 minut było jedzenia. Zaczynam. Odliczanie. No powiem tak. Na początku jak jadłem te najzłodsze fasolki, no to na początku było bardzo przyjemnie. Po prostu poczułem takie delikatne ciepełko na języku. Potem też po niebieniu. Już od tak. Ostro się zaczynała rosnąć, jak już zacząłem jeść ten czwarty poziom habanero. A jak już zacząłem jeść te fasolki najszersze z Carolina Reaper, no to już czuć było taką wyraźną różnicę między tą czerwoną fasolką najszersza, a tymi pozostałymi. No więc tak, moim zdaniem czwarty, piąty poziom to są już takie fasolki, które już mają taką konkretną ostrość, wyraźną. No te pierwsze trzy fasolki są takie łagodniejsze. No więc tak, jeśli chodzi o wrażenia smakowe, no to tak czuć było owocowość z każdej fasolce, ale też czuć było taką goryczkę paprykowo. Ale co ciekawe, najbardziej mi się podobał smak z tych fasolek z habanero i z Carolina Reaper. One akurat miały takie dla mnie najsłodszy smak. I co więcej, te fasolki z czwartego i piątego poziomu to akurat od razu tak nie uderzało ostrością, tylko na początku były takie słodkie, przyjemne, a potem dopiero po chwili tak uderzały. No i oczywiście im więcej się jest w fasolach naraz, tym wrażenia ostrościowe są mocniejsze. A fasolki z pierwszego, trzeciego poziomu i drugiego, no to już od razu uderzały ostrością. Ja powiem tak. Zjedzenie jednego pudełka, no to jest takie przyjemne na luzie. No dwóch pudełek jeszcze też. Ale jak już zacząłem jeść trzecie pudełko, no to już tak troszeczkę czułem już takie przejedzenie się. Już czułem, że już tak zaczęło mnie troszeczkę już tak blokować przez tą ilość skumulowaną fasolek. No więc jedzenie trzech pudełek tych fasolek, no to jest tak zdecydowanie trudniejsze niż jedzenie jednego pudełka. No bo tak jedząc fasolkę za fasolką, no to się robi tak coraz trudniej. Ale mimo wszystko i tak to wyzwanie mogłem zaliczyć jak najbardziej. No ogólnie jeżeli chodzi o ostrość, no to jeżeli ktoś nie ma styczności z taką ostrością, czy jak ktoś po prostu zaczyna przygodę z ostrym jedzeniem, no to te fasolki mogą zaskoczyć ostrości, mogą zrobić taki szok. Ale jak ktoś jest doświadczonym ostrożercą, no to te fasolki będą tak bardziej przyjemno ostro przekąsko niż takim challenge'em. W ogóle też dodam taką ciekawostkę. W ogóle jest taka specjalna aplikacja na tych fasolek, gdzie można wylosować
którą fasolkę ma się brać. I można to oczywiście grać ze znajomymi. Poza tym też tak fasolki się tak kleją trochę na zęby i trochę czuję. No dobra, poszło. No więc już ostrość już później już tak schodzi. No już tak na gardle, na podniebieniu już tak przestałem czuć. Teraz już po prostu tylko czuję takie ciepło w podniebieniu i trochę tak czuję igiełki na języku. Ale już myślę, że już nic się więcej nie wydarzy. W ogóle cena fasolek to tak pamiętam, że wynosiła chyba tak około 18 zł. No więc za to cenę mogę jak najbardziej polecić te fasolki. Dzięki wszystkim za obejrzenie, cześć!